jesteśmy w tej chwili na hali naprawczej taboru lokotraktorów, gdzie mamy na kanałach dwa lokotraktory, które są, jeden w trakcie naprawy P5, a natomiast drugi traktor innej firmy jest w trakcie naprawy P4. Kolejowy serwis mobilny powstała ponad 3 lata temu, została stworzona na bazie firmy PHUL-a. Zajmujemy się naprawą lokomotyw spalinowych, elektrycznych, naprawą wagonów towarowych, potorze normalnym, potorze szerokim, naprawą kontenerów, tank kontenerów. I właśnie to jest nasze główne zadanie. Pogotowie ratunkowym dla lokomotyw i wagonów, coś w tym jest? No dosłownie, panie redaktorze, tak to można nazwać. Tam, gdzie maszynista nie da rady, inni pracownicy tam, my jesteśmy proszeni i po prostu wykonujemy swoje zadania. Z powodzeniem mi się wydaje. Tutaj chodzi również o to, żeby jak najmniej skrócić czas oczekiwania na naprawę, żeby ten tabor uszkodzony stał jak najkrócej. Skąd pomysł na tego rodzaju firmy? No pomysł powstał ponad 20 lat temu, jak jeszcze byłem pracownikiem PKP Cargo, też kładło się duży nacisk, żeby te wagony jak najwięcej jeździły i lokomotywy jak najwięcej zarabiały. To jest główne motto. I przez te 3 lata udało się firmę rozwinąć? Tak, oczywiście. Firma się w dalszym ciągu rozwija. Prezes i ja również wybieramy się w sierpniu do Finlandii na kolejny projekt. Jak i również to, że jesteśmy na etapie budowy stacji diagnostycznej dla lokotraktorów. Kogo zatrudniacie? To też firma, która tak naprawdę liczy na młodych, na ich doświadczenie, a nawet na to, żeby ich podszkolić i przeszkolić. No, zapewniamy stażystów przykładowo, praktykantów, dwóch mamy pracowników młodocianych, którzy są uczniami szkół średnich, jeden z Białej, drugi z Małaszewicz i po prostu chcemy współpracować z tymi szkołami, dlatego iż przykładowo, jeżeli będzie u nas 10 pracowników, tych uczni na stażu, być może, że jeden czy z dwóch będzie chciał z nami zostać. A warte jest to również podkreślenia to, sam akt sprawy, że oni znaleźli w tej chwili nas, nie? Jako firmę, w której chcą odbywać praktyki i się szkolić. Być może, że ktoś z powiatu, ewentualnie dyrektor szkoły, wspólnie usiądziemy do stołu i pomyślimy i powiemy, że aha, dobrze, trzeba ich tutaj w tym zakładzie szkolić. Zawodowo jakie to mogą być branże? Kogo zatrudniacie, kogo poszukujecie? Głównie mechanik, spawacz, ślusarz. No i również czekamy na absolwentów szkół wyższych, czyli inżynierów. Ciekawostka jest taka, że to nie trzeba mieć doświadczenia spalinowego. Nie. Przy nas, przy zarządzie, przy mojej osobie, jak również przy starszych pracownikach, którzy są w naszej firmie, ci pracownicy się nauczą. A oby tylko mieli chęć. Ostatnie sukcesy? Łebka Bielsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej. Tak. No oczywiście, mi się wydaje, że to było taka pierwsza i nie ostatnia, aczkolwiek ciężko na to, żeśmy zapracowali. Zostaliśmy tutaj docenieni w ten sposób. No i myślę, że w niedługim czasie zdradzę, uchylę rąbka tajemnicy. No nasza firma zarząd podjął uchwałę o wybudowaniu w przyszłości w naszej firmie traktora szynowo-drogowego na bazie innej niż Klas, czy Orion, czy Ursus. To naprawdę proces jest bardzo długi, ale po prostu mamy zielone światło. Od pewnego czasu rozwój naszej firmy jest bardzo prężny. Stawiamy na młodzież, na nowe technologie, na rozwój w różnych kierunkach i zacznę od samego początku. Zaczynaliśmy od jednego auta serwisowego, które tak naprawdę zapoczątkowało cały proces rozwoju firmy Przemian, czyli naszą dewizą serwisu kolejowego, mobilnego serwisu kolejowego była naprawa, usunięcie awarii w torach i jak najkrótszy czas postoju taboru kolejowego. Myślę, że udało nam się to zrealizować. Jesteśmy rozpoznawalni w tej branży.
Nasze auta wyjeżdżają w różnych kierunkach, głównie ściana wschodnia. Posiadamy bardzo dobre usytuowanie, dlatego że w kierunku północnym, kierunku południowym jesteśmy w stanie zadysponować kilka mobilnych grup, które wykonują naprawy i usuwają awarie w torach. Nasz serwis pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Opiera się to na takiej zasadzie, że dostajemy zgłoszenie, mamy czas realizacji i wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy do awarii, do naprawy. Jeździmy również na komisje kolejowe, więc tak działa nasz serwis. Czas od zgłoszenia. Przyjęliśmy sobie taką zasadę, że u nas ma być jak najkrótszy czas do wyjazdu, czyli około pół godziny do godziny wyjeżdżamy z naszej bazy. Reszta polega na tym, jaka jest droga, jaki jest czas dojazdu, tak? Ale generalnie założenie mamy pół godziny do godziny wyjeżdżamy z naszej bazy. Dlatego, że każdy wyjazd jest inny. Auta są przystosowane uniwersalnie, czyli posiadamy podstawowy sprzęt na autach serwisowych, natomiast jeżeli jest taka potrzeba, żeby coś zapakować dodatkowo, ta godzina czasu powinna nam wystarczyć i jedziemy do serwisu. Taka ciekawostka, teraz obecnie dwa wasze wozy w Chełmie. Tak, nasze auto wyjechały dzisiaj o godzinie 7.30, czyli mieliśmy 30 minut na to, żeby się przygotować. Dwie drużyny, 6 osób. Działamy obecnie w terenie. Ogólnie to są naprawy oraz przegląd składu. Drobne usunięcie drobnych usterek. Znajdujemy się w hali, gdzie naprawiamy ciągniki szynowo-drogowe. To miejsce, gdyż mam ogromny sentyment do tego Ursusa. Że tak powiem, nasza polska technika. No, maluszek też, jak widać. Co w tym ciągniku jest wyjątkowego? Jest nasz, polski. Ursus. Ale niewiele było takich modeli, że właśnie przystosowane były do poruszania się również po torach. Tak, oczywiście. Faktycznie na Ursusie, na Krystalu i na Klasie była montowana zabudowa do jazdy właśnie po torach. Te trzy praktycznie. Jeszcze widziałem MTZ-a. Zamiłowanie do kolei, do tych ciągników od czasów szkolnych? Tak, praktycznie od czasów szkolnych. Tata, koleja z krwi i kości. Od początku w wagonowni, więc jako mało lat jeździłem rowerkiem go odwiedzać. I tata, szwagier, prezes i ja oczywiście absolwenci Technikum Kolejowego w Mołoszewiczach, inżynierowie też transportu i logistyki. No i jakby nie było, stąd też ten konik do kolei. Ciebie zapytamy, bo ciągniki ciągnikami oczywiście, w ogóle tych perełek tutaj macie ogromną ilość i praktycznie każde zlecenie wiąże się z tym, że jakaś nowa ciekawostka. Potwierdzasz? Tak. Rzadko, naprawdę bardzo rzadko się zdarza tak, żeby ta usterka, powiedzmy, była powtarzalna. Każdy wyjazd jest indywidualny, każda usterka jest inna. Powiedzmy, typy lokomotyw są te same, ale budowa, modernizacja przez wiele lat wpłynęła na to, że gdzieś to inaczej jest umiejscowione, jakoś inaczej połączone i tak dalej. Inne elementy konstrukcyjne są zastosowane, więc trzeba po prostu podchodzić do wszystkiego indywidualnie. Wy też nie spoczywacie na laurach. Niedaleko stąd, dosłownie rzut beretem, za ogrodzeniem, powstaje tor w szczerym polu. Tak. Stanowisko do badań właśnie pod kątem traktorów, małych lokomotyw. Idąc z duchem czasu, tak, też nie chcemy tylko naprawić, ale chcemy też stworzyć własne dzieła, tak. Dlatego tworzy się burza w mózgu. Staramy się, że tak powiem, udoskonalać, wprowadzać nowe techniki, prostsze, ale, że tak powiem, działające na zasadzie tego, co z tym, czym pracujemy. Lokomotywy jeżdżą wiele lat, mają proste zastosowania, ale to działa, funkcjonuje. Im więcej elektroniki, nie zawsze ta elektronika idzie w parze z funkcjonalnością, więc staramy się to wszystko wypośrodkować. Czasami naprawa może trwać 10 minut, czasami naprawa może trwać 2 godziny, a czasami może trwać i 2 doby. To wszystko w zależności od zakresu. Jeśli powiedzmy jest
stanie lokomotywa spalinowa, gdzie musimy wyrwać głowicę, wyrwać tłok, tulej, wymienić płyn eksploatacyjny przy tym, to nie jest 10 litrów oleju silnikowego, tylko 400 litrów, więc to już wszystko logistycznie trzeba zaplanować. Tonę płynu chłodzącego najpierw zlać, później wlać, więc to wszystko w czasie też się rozkłada, więc każda naprawa jest indywidualne podejście, trzeba się tak samo przygotować do tego, dlatego nasze auta są od małych po duże, nawet i ciężarowe auta, które, że tak powiem, musimy indywidualnie zapakować do każdego wyjazdu. Dodajmy, przypomniało mi się, że jesteście już na tyle silni i doświadczeni z tym, co robicie, że powoli nawet wchodzicie w formę rzeczywiście odkrywania nowych rzeczy i unowocześnienia pewnego rodzaju, czy to napraw, czy narzędzi, czy urządzeń. Do czego zmierzam? Do patentu. Może nie opisuj za mocno, bo wiadomo, żeby nie zdradzić, ale pierwszy patent, czy któryś z kolei patent szykuje się w tej firmie. Tak, złożona została dokumentacja, czekamy na odpowiedź. To wynika z naszych doświadczeń po prostu. Staramy się jak najszybciej, że tak powiem, realizować dane zlecenie, ale też w sposób najmniej inwazyjny, żeby nie wykorzystywać siły ludzkiej, pracowników, tak, bo ich też szanujemy i staramy się to mechanicznie wykonywać, stąd różnego rodzaju pomysły na zastosowanie na klucze chociażby, które sobie sami dorabiamy, po to, żeby nam ułatwić tą pracę, czy maszyny, czy urządzenia, tak? Druga sprawa, że powtarzalność danych usterek, chociażby w tych traktorach, ciągnikach, też wpływa na to, że staramy się pewne elementy wzmacniać, wymieniać lub powiedzmy przebudowywać w taki sposób, żeby one były trwalsze, żeby dla potencjalnego właściciela, użytkownika tego traktora, żeby on nie był tak awaryjny, tylko służył. On ma pracować, a nie stać. Niemiecka robota. Polska. Jesteśmy Polakami. Proszę Państwa, jeżeli tylko mam chwilę wolnego czasu, to zawsze z przyjemnością odwiedzam gospodarstwa rolne, odwiedzam przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność na terenie naszego powiatu. Dzisiaj akurat jesteśmy w bardzo nietypowej firmie rodzinnej. Pierwszy raz miałem okazję być dzisiaj u tych Państwa, no i jestem pod ogromnym wrażeniem. Firma, która wykonuje jakże potrzebne i bardzo specjalistyczne usługi w branży kolejowej. Bardzo wiele cennych informacji dzisiaj uzyskałem od osoby prowadzącej tą firmę. Jest to firma rodzinna. Jak widać, firma cały czas rozwija się. No i ilość zleceń, które trafiają tutaj, jakby udowadnia, że ta firma jest bardzo potrzebna, że wykonuje usługi, które są niesamowicie potrzebne dla tego rynku kolejowego. Także jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo się cieszę, że Państwo planują kolejne inwestycje i trzymam kciuki i życzę samych sukcesów. Z Panem również jest obecny Pan Robert Wieczorek, dyrektor Szkoły Kolejowej w Małaszewiczach. Czy to właśnie pomysł na to, żeby również unowocześnić, dorzucić coś do oferty szkoły? Proszę Państwa, ja myślę, że sam fakt zlokalizowania i firmy, i szkoły na terenie Małaszewicz może tutaj dać fajny efekt, tak? Bo ci Państwo dzisiaj opowiadali o tym, że przychodzą młode osoby, które chcą w tej branży się kształcić, rozwijać, więc dzisiaj warto by się zastanowić, być może kierunek w szkole, tak aby osoby, które tę szkołę ukończą, miały gwarancję pracy i nie musiały wyjeżdżać za granicę. A oprócz tego jeszcze chcemy dzisiaj porozmawiać o bardzo cennej inicjatywie właścicieli firmy, którzy chcą przekazać na potrzeby szkoły bardzo cenne pamiątki. Więc stąd dzisiaj też obecność pana dyrektora i zechcemy, aby te pamiątki wyeksponować, tak aby i uczniowie, i osoby odwiedzające szkołę miały możliwość obejrzenia tego.